Marka. Dobra, Marek, dzwonię do ciebie, ale to. Żywo, nie spodziewałem się. Cześć, mogę cię puścić na live'ie? No, możesz tak. No i co tam słychać, Mareczku? No nie wiem, w jaki sposób mielibyśmy teraz poprowadzić naszą rozmowę. Czy chcesz w wesoły sposób o wszystkim teraz opowiedzieć, czy o co w tym wszystkim chodzi? Wesoły. A słuchaj, powiedz mi, spałeś trochę po pracy? No oczywiście, wczoraj też. O której się położyłeś spać? Druga w nocy wczoraj. A dzisiaj po pracy, o której poszedł? Ile spałeś? Ej, tam, to tym nieważne. Ale pół godziny jeszcze zostałem chyba tutaj na tym internecie z tobą. Ale spałeś sobie trochę po południu? Wyspałeś się czy Tak. nie bardzo? A ciebie tylko interesuje to, żeby mnie usypiać, zmuszać jak najdalej od siebie, żebym nie wchodził w żadną z tobą rozmowę, czy o co w tym wszystkim chodzi? Nie, bo martwię się, że się nie wysypiasz, wiesz? No ale czemu mi robisz takie krzywdy? No to ja się muszę nie wysypiać, bo ja nie wiem, co ty za chwilę zrobisz. Kotek, bo ty to, po co mi takie problemy dodatkowe stwarzasz? Nigdy nie chcesz na żadnym live'ie ani na żadnej głosówce ze mną porozmawiać w taki normalny sposób, jak przyjaciele, tylko że masz do mnie jakieś z góry ustalone pretensje. Czuję się w takich momentach, nie wiem, my jesteśmy kochankami? Nie, w żadnym stopniu nie możemy taką osobę powiedzieć. Ja jestem osobą potrzebną ci do towarzystwa? Chyba nie. Potrafisz sobie samemu radzić. A jak zadzwoni do ciebie psychotrop, albo ty do niego chcesz zadzwonić, to się uśmiechasz z taką, taką radością, że aż ci od ucha do ucha ta warga się rozsuwa z tego uśmiechu. Ja nie rozumiem teraz. Możesz powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi? Lubisz się bardziej bawić chyba z psychotropem niż ze mną. Moje towarzystwo nie jest już ci nigdy więcej nie będzie potrzebne, bo znalazłaś sobie nowy obiekt pożądania. Ale wierz mi, że jeśli będziesz się pokazywać, no to sąd rodzinny będzie wiedział swoje, nie? Że być może ten twój plan. Aha, no, lepiej już o tym nie będę mówił. Koteczku! Wydawało mi się, że ja jestem naprawdę bardzo najlepszym kandydatem na twojego partnera, to chociażby na jakiś czas, bo we mnie nie ma krzty zła, właśnie, chodzi mi o zło. A to, że się odgrywam na tobie w jakiś sposób, publikując jakieś tam nagrania, które mi tam wysyłasz, to jest uzasadnione, bo czuję się naprawdę bardzo zraniony. Przecież ustaliliśmy sobie, jak mamy się do siebie odnosić, bo powiemy sobie prosto w oczy prawdę i jakie będą twoje plany odnośnie tego spotkania. Ale bo właśnie, a pamiętasz, że my we dwójkę prowadziliśmy pewnego live'a sobie u ciebie w mieszkaniu. Ja sobie tam poszedłem do innego pokoju, a ty w tym czasie rozmawiałaś sobie z psychotropem i już byłaś pewna, że on przyjedzie do Krakowa i jednocześnie się z nim spotkasz. Bo takiej uchichranej, uśmiechniętej kobiety, no to można zrozumieć, że tylko ci o to chodziło. Kochanie, lubię, jak jesteś zazdrosny, wiesz? To nie jest zazdrość, to jest, że okłamałaś mnie. Kotku, ale nie chciałam o tym rozmawiać. Każdy z nas może iść sobie w swoją stronę. Posłuchaj, ale chciałam, żeby to był miły telefon. To nie będzie miły, bo ja cię nie będę głaskał po głowie, kiedy ja. Chciałam się zapytać, jak się czujesz. Spotykam się z takimi krzywdami na co dzień.
Mam nadzieję, że to ludzie wszystko słyszeli, co powiedziałem teraz przed chwilą. Słuchajcie, dzwonię do youtubera Marka Łangowskiego teraz, z którym się spotykam z przerwami od roku. Tak, jeżeli ktoś nas ogląda, kto nie wie. Powiedz im, że jestem dla ciebie nikim jeszcze dodatkowo. I Marek, zależy mi na nim. Bardzo go lubię, mam do niego słabość. Nie kłam. I kocham go. Jeśli chciałabyś ze mną porozmawiać, to zrobiłabyś to przed live'em, nie w trakcie live'a, bo teraz chcesz wykorzystać kontekst mojej wypowiedzi. No przecież dzwoniłam do ciebie w ciągu dnia, ale nie mogłeś odebrać. No, powiedz o której. Kiedy musiałem jechać rowerem i nie mogłem w tym momencie odebrać. Później, kiedy spałem, bo chyba wiesz, kiedy ja śpię. Właśnie, kiedy ty z reguły śpisz? Jak już zjesz obiadek, tak? Koło piątej się kładziesz, nie? Nie. Ta rozmowa zmierza w złym kierunku. Ty wcale się mną nie interesujesz. Znowu robisz szopkę pod publikę, że między nami jest wszystko w porządku. A wcale tak nie jest. Kochanie, ale ja chcę, żeby było wszystko w porządku między nami. No proszę cię. No dobra, to teraz ci przypowiem. Środowy twój live, podium na Discordzie. Zadzwoniłaś do mnie oczywiście, tak? No tam niczego ciekawego nie mogłem ci... Ale nie analizujmy tego, bo nie chcę się kłaść spać smutno. Dobra, po moim rozłączeniu zapytałaś się widzów, a teraz może, skoro Marka nie ma, już być może poszedł już spać, zadzwonimy do psychotropa, do Psycho. No, nie powiedziałaś czegoś takiego. Zazdrosny jesteś o niego i ty. Nie, nie jestem zazdrosny. Jesteś. Ja to widzę, że w końcu znalazłaś swój nowy obiekt zainteresowania, który będzie ci robił pieniądze, być może pieniądze, albo nawet i wyświetlenia, żeby ten YouTube Premium, nie YouTube Ireland, tak? A YouTube Ireland, żeby ci wysyłał co miesiąc więcej niż 1500, tylko może nawet 2,5. No dobrze. Kochanie. Nie możesz tak mówić do mnie, kiedy to jest nieprawda. Bardziej się cieszysz ze spotkania z psychoterapeutą niż z moim na Wielkanoc. Nie wiem, jak ty mogłaś się czuć nieszczęśliwa w moim towarzystwie. Robiliśmy naprawdę bardzo fajne, ciekawe rzeczy. No wiem, jeszcze właśnie muszę pokazać, bo ze 4 filmy są do pokazania z naszego spotkania. Ale ja z Alanem w ogóle żadnego filmu nie zrobiłam, tylko były te live'y, w końcu filmów nie robiłam. Ale rozważyłaś, żeby wpuścić taki film na swój kanał na YouTubie. No, ale tak byłam jakoś zaaferowana, że w ogóle żadnego filmu nie nakręciłam, ani zdjęć nie zrobiłam, nic. A chyba ci napisałem, że może to nawet lepiej. W takim razie, kiedy chcesz spuszczać na swój kanał... Za dużo energii YouTube, te live'y nas kosztowały. ...filmy z Psycho, no to ja żądam usunięcia każdych filmów, kiedy się spotkaliśmy razem. Czy to w Krakowie, czy to gdzieś na jakimś innym wyjeździe. A powiedz mi, a tobie w ogóle jeszcze zależy na mnie? W żadnym wypadku nie. Dlaczego? Dostarczasz każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca mi kolejnych problemów, bólów. Ja nie potrafię pracować normalnie, bo się przejmuję tym, co ty odwalasz w internecie. Mieliśmy ustalone. Przyjechałem do ciebie na wykaz. Powiedzieliśmy sobie w oczy. Dlaczego złamałeś tą zasadę? Złamałeś zasady i tylko wytrzymałaś jeden dzień. Przypominam ci, że wytrzymałaś jeden dzień. Nie będzie żadnego usprawiedliwienia na twój głupi humor. Dlaczego się źle wyraziłaś w stosunku do mnie i napisałaś coś złego w internecie. Oczekiwałem, że nie będzie nigdy to miało miejsca, ale dla ciebie jestem tylko przedmiotem, narzędziem, instrumentem właśnie ku twojemu celowi zostania gwiazdą YouTube'a, ale mówię ci, to już długo tak nie potrwa, że myślę, że w nieskończoność tak można. Rząd zaostrza prawo dotyczące patostreamingu, nie będzie można pić alkoholu ani przeklinać. Prawdopodobnie, jeśli się złamie jakieś tam któreś z tych zasad,
mam nadzieję, że od razu nie usuną, ale że ostrzeżenie chociaż jakieś dadzą. Ja tam się nie będę przejmował. Ja mam swoje normalne życie. Pracę i potrafię zarobić, jak nie w tej pracy, to bo robić sobie w czymś innym. Ja sobie z tym poradzę. Dobra, i co tam? Ty myślisz, że ja będę... Nie mogę puszczać w niepamięć tych wszystkich słów, jakie mówisz o mnie. A słuchaj, a powiedz mi, a co myślisz o tym? No, ale publicznie nie chcesz ze mną rozmawiać, odpychasz mnie od siebie i co jeszcze mogę ci zarzucić? Masz mnie w ogóle gdzieś. I kiedy staram się pokazać ludziom, że publicznie siebie lubimy, ale się nie starasz tego zrobić. Dobrze, rozumiem. No, nie zauważyłeś tego? Mówię ci tyle razy. Włącz sobie live'a, włącz sobie głosówkę, przesłuchaj sobie od początku do końca, chociażby na przyspieszeniu możesz sobie to włączyć na YouTubie. Wszystko jest nagrywane. Sama siebie posłuchaj. No dobrze, no to dziękuję za rozmowę wobec tego. No i za co ci dziękujesz? To spokojniej nocy ci życzę. Przepraszam za tą rozmowę, może jeszcze byś powiedział. Za co? Tak, czyli rozumiem, że poczułaś się rozczarowana tą rozmową, bo myślałeś, że ja będę cię głaskał po głowie i się ten na kolanach przed tobą kalał i dziękował za to, że znowu mi wybaczyłaś, a ja się nie rozumiem, za co ty mi w ogóle wybaczyłaś? Za to, że każdego dnia, jak nie mnie, to moje środowisko, moich kolegów, wszystkich ludzi, których kiedyś ci powiedziałem, że z nimi mam do czynienia. Tak, powiem ci, jak ma na imię mój szef, no to ty za jakiś czas tego mojego szefa to będziesz to w internecie wyzywać i pomawiać o najgorsze czyny. Dobrze, słuchaj, no to życzę ci, tak, spokojnego wieczoru, dobrze? To na razie będę kończyć, wiesz, tak, bo ty myślisz, że tobie wszystko wolno. Że, porozmawiam sobie z moimi widzami teraz, dobrze? To psychoterapa sobie zadzwoń, polecam ci, bo ty się zawsze z nim uśmiechasz, jak rozmawiasz. Dobrze. To dziękuję. No, słuchajcie, tak, Marek powiedział na koniec mi jeszcze wypchaj się. No tak, on mi nigdy nie powie, że mnie kochał. Przecież za to by go zhejtowali, a jak powie wypchaj się, no to będą mu bić brawo, nie? No jak, skąd teraz wziąć siłę na prowadzenie live'a, jutrzejsze spotkanie z widzami i live w piątek, zobaczycie, jak ja mam żyć. Do kogo by sobie tutaj miłego zadzwonić, kto nie śpi? Może Kupis? Do Janysa bym zadzwoniła, ale Janys różnie z nim bywa. Nie, no dobra, nie będę do nikogo dzwonić. Zobaczę, co piszecie, kochani, na czacie. Słuchajcie, live do drugiej w nocy trwa, także jeszcze 20 minut, bo jutro mam spotkanie z widzami i muszę się wyspać. A czy psychotrop restreamuje mój live? Śpi czy nie śpi? Dobra, to dzwonię do Alana. Może mi powie coś miłego w przeciwieństwie do Marka. Zobaczymy.
Coś mi się wydaje, że on chyba śpi. Słucham. Cześć, nie obudziłam cię, tu Ela. Jaka Ela? Gawin. A to nie znam, dobranoc. Rozłączył się.